cześć, witaj serdecznie. Nazywam się Bartosz Konarski. Jestem trenerem osobistym oraz dietetykiem. Dzisiaj chciałem przedstawić Tobie kompletny program transformacji Twojej sylwetki. Nie tylko sylwetki, ale i również ciała, znaczy również Twojej motywacji, czyli ducha. Sylwetki oraz Twojego ducha, ponieważ i zdobędziesz fajną sylwetkę i będziesz miał motywację, będziesz się czuł lepiej, będziesz bardziej pewny siebie, będziesz miał większe poczucie wartości. Wiem, że nie zależy to od wyglądu, nie powinno się z tym łączyć, tak? Bo jakkolwiek wyglądamy, tak powinniśmy być pewni siebie i tak dalej, ale w pewien sposób trochę to na to wpływa. Także jeżeli do tej pory próbowałeś różnego rodzaju diet, miałeś ciągle efekty jojo, bo jakiś przychodził okres, że nagle na przykład wyjechałeś za granicę, nagle przez pewien okres odchudzałeś się, nagle miałeś stres, zrezygnowałeś, albo był koniec już odchudzania i waga zaczęła powoli wracać, albo jakoś miałeś taką, nie wiem, jakąś bardzo ekstremalną dietę i był efekt jojo, zmieniłeś pracę. Jakakolwiek sytuacja się zdarzyła w Twoim życiu, później miałeś jojo, to ten program, który chcę przedstawić Tobie tutaj, kompletnie zmieni wszystko na temat Twojego pojmowania, na temat odchudzania, w kierunku odchudzania, tak? Pierwsze co, czy wiesz, że 85% osób nigdy nie schudnie na stałe? Niestety, są to nieciekawe dane, ale jest taka prawda, ponieważ wszystko zależy od tego, powodem jest tego, że zaczynamy diety i mamy ograniczenia. Diety, czyli rozpisana, gotowa dieta na kartce. Co ona powoduje? Masz setkę rzeczy do zmiany, natychmiastowej zmiany w swoim odżywianiu. Nie da się, niestety, ty chcesz, twoja świadomość mówi tobie, zmień to, fajnie, dasz radę, ale niestety nawyki masz inne, które wytworzyłeś przez 20, 30, 40 lat, w zależności ile teraz masz lat, wytworzyłeś inne nawyki, które bardzo ciężko zmienić w ciągu miesiąca czy dwóch, robiąc od razu wszystkie zmiany natychmiastowe w Twoim odżywianiu. Druga rzecz, ograniczenia, czyli rezygnujesz całkowicie z kawy, rezygnujesz całkowicie ze słodyczy, rezygnujesz całkowicie z alkoholu. Wszystko to powoduje, że po miesiącu albo po dłuższym jakimś, po dwóch miesiącach zaczyna Tobie tego brakować i zaczynasz mieć na to ochotę. Nawet jak skończysz cały program, to też przychodzi ochota, ponieważ nie ma, następnym powodem jest brak wyprowadzenia z tej całej diety. Brak wyprowadzenia, czyli zakończenia programu odchudzania, tak aby prawidłowo utrzymać wagę. To są takie główne trzy powody, przez które nie udaje się schudnąć na stałe. Także to nie jest tak, że to jest Twoja wina. To nie jest Twoja wina. Bo wiele osób tłumaczy sobie, a ja byłem na wakacjach, ja zrobiłem to czy tamto, miałem zmienić pracę i dlatego mi się nie udało. Nie, to nie jest Twoja wina. Wina jest taka, że po prostu było za dużo zmian, naraz, za szybko i nie wiedziałeś, co robisz. Nie wiedziałeś, co robisz. Nie nauczyłeś się i za dużo wprowadziłeś zmian. I to jest główny powód, dlaczego nie możesz do tej pory schudnąć na stałe. Chciałem Tobie zaprezentować program mój. Jest to program budowy nawyków oraz odchudzania. Możesz to zastosować do odchudzania, jeżeli odchudzania, mam tu na myśli, że ktoś ma bardzo dużą nadwagę, 120, 130 kilo, 100 kilo i chce schudnąć, tak? Lub też takiego odchudzania, ale już bardziej jakby pokazywania detali tej sylwetki, czyli ktoś tam ma do zrzucenia 5-6 kg, tak? I chce już naprawdę w krótkim okresie będzie dobrze wyglądał. Szybciej uzyska tą sylwetkę, o jakiej marzy, tak? Można zastosować go do budowania mięśni. Także to jest uniwersalne. To
to, co chcę tobie przedstawić, to jest uniwersalne. Nie jest, że tak i tak dostajesz i tylko to możesz robić. Nie, to jest możesz, dzięki temu to się nauczysz tutaj, możesz kształtować sylwetkę jak tylko chcesz. W czym pomogę ci? Czego się nauczysz? Nauczysz się jeść samemu. Zrozumiesz odżywianie. Na czym polega odżywianie? Dlaczego tak to wszystko wygląda? Dlaczego masz takie, a nie inaczej? Jak to wpływa, jak odżywianie wpływa na twój organizm? I nie wystarczy tylko, że ty idziesz do sklepu i wybierasz zdrowe produkty. To jest o wiele bardziej, troszkę bardziej skomplikowane, ale właśnie chcę przedstawić tobie to w bardzo prosty sposób. I nauczysz się tego poprzez, wytworzysz nawyki oraz nauczysz się, jak masz prawidłowo jeść. I będziesz zmieniał po dwa nawyki na tydzień. Na tydzień lub na dwa tygodnie, w zależności od tego, jaki program wybierzesz. Wytworzysz nawyki. Jest bardzo łatwo zmienić jedną rzecz w odżywianiu w ciągu tygodnia lub dwóch. Bardzo łatwo. Przynajmniej łatwiej niż na przykład zmienić 10 nawyków. Jest prościej i później, i tak na pewno, wiadomo, w ciągu, nie obiecuję tobie, że w ciągu 3 miesięcy, 4 miesięcy na przykład współpracy, zbudujesz na 100% te nowe nawyki. Nie chcę cię oszukiwać. Zbudujesz na 70-80% i później, na przykład będzie tam 12 nawyków, jeden nawyk zbudujesz bardziej, drugi mniej, trzeci 100%, 80% i później będziesz widział rezultaty z tego i później powoli będziesz dalej kontynuował to samo i w końcu zbudujesz wszystko na 100%, tak jak ja zbudowałem to u siebie. I teraz dla mnie nie ma problemu, że układam tak sobie odżywianie, a nie inaczej, ponieważ mam na 100% już wszystkie nawyki zbudowane. A osobom, które zaczynają właśnie odżywianie, jest to ciężko. Wracają do starych nawyków, mają przerwy, znowu zaczynają i to jest to zupełnie normalne. Bo jest taki proces, 6-etapowy proces zmian, tak? I on jest normalny, że wracasz do starych nawyków, znowu zaczynasz na nowo dobrze jeść i tak na zmianę, tak? Także ja chcę tobie zbudować takie prawdziwe podwaliny, dzięki czemu nie będziesz musiał później już po 4 miesiącach będziesz umiał na 100% wszystko dobrze jeść, będziesz rozumiał, co ty robisz. Jeżeli będziesz miał stres, jeżeli będziesz miał problemy jakiekolwiek, będziesz wiedział, jak sobie pomóc poprzez odżywianie. Właśnie to jest najważniejsze. Nie będziesz musiał rezygnować z tego, co lubisz. Na początek ja nie każę tobie odstawiać wszystkiego to, co ty lubisz. I zobaczysz, że z czasem, jak będziemy budować twoją dietę, będziemy wprowadzać nowe nawyki, to ty powiesz nagle po miesiącu: Bartek, ja już nie potrzebuję jej słodkiego. Nie potrzebuję tego, nie potrzebuję tamtego. Po prostu samo mi się nie chce. Tak słyszę od moich klientów, od moich podopiecznych, którzy mówią właśnie w ten sposób. Ja nie mogę uwierzyć, że ja teraz nie jem słodkiego, a ja przecież uwielbiałam. Nie będziesz musiał trzymać się kartki. Możesz sobie iść przecież. Nie musisz być niewolnikiem diety. Możesz sobie iść, jeżeli masz ochotę. Idziesz sobie na weekend na przykład z rodziną do restauracji. Idziesz sobie na McDonalda, jeżeli lubisz. Gdziekolwiek, tak? Nauczysz się tego, jak to masz wszystko, jak masz normalnie się odżywiać. Nie tylko, że masz kartkę i odchudzasz się, a później wchodzisz na dietę, schodzisz z diety. Nic to nie daje. Jesteś ciągle na jakichś dietach i później masz stres, muszę schudnąć, zaczyna się, muszę znowu zrzucić wagę. No jest tragedia, tak? Znowu cię to zaczyna męczyć. Co dzięki temu programowi będziesz miał? Oszczędzisz czas oraz pieniądze. Czas, ponieważ zrobisz to raz, później będziesz tylko poprawiał i utrzymasz sylwetkę dzięki wyprowadzeniu i wprowadzeniu tych nowych nawyków. Czyli oszczędzisz czas, bo nie będziesz musiał tego znowu później kogoś prosić, żeby ci pomógł, żeby ci jakąś ustawił dietę, bo ty już będziesz wszystko umiał sam. Także oszczędzasz również pieniądze. Oszczędzasz również pieniądze, ponieważ nie musisz 100 razy inwestować w to samo. Prosić tego trenera, tamtego, czy dietetyka non-stop. Nie. Po prostu, bo będziesz potrafił, będziesz miał nawyki nowe zbudowane i będziesz w prosty sposób potrafił, jak masz jeść. To jest najważniejsze.
To jest najważniejsze, będziesz, jeżeli masz stres, możesz sobie pomóc. Jeżeli masz problemy ze snem, możesz sobie pomóc, bo wiesz, co się dzieje, bo rozumiesz, co robisz. Tego cię właśnie nauczę. W prosty sposób. Na konsultacjach cotygodniowych lub co dwa tygodnie. Dostosujesz wszystko do siebie. Raz, okej, okay, masz jedną pracę, pracujesz, że możesz jeść cztery posiłki, super. Druga praca, pracujesz, że masz mało czasu, jesz dwa posiłki, też wszystko okej. Okay. Inna praca, masz krótkie przerwy, możesz jeść 5 posiłków, super. Wszystko możesz dzięki wiedzy i zbudowanych nawyków, zbudowaniu nawyków nowych, możesz jeść ile chcesz posiłków. Nie ma nic do, to nie gra roli, po prostu wszystko dostosowujesz do siebie. Nie masz czasu na treningi, trenujesz, wiesz ile masz trenować, żebyś miał efekty, robisz albo tyle, albo tyle, albo ćwiczysz codziennie krótko, albo... Albo trzy razy w tygodniu, troszkę dłużej, wszystko dostosowujesz do siebie. I masz zbudowane nawyki. To są takie podwaliny. Najważniejsza rzecz, która jest w odżywianiu. Będziesz mógł kontrolować poziom energii, czyli na przykład patrzysz, o Jezu, źle się czuję, nie mam energii. Aha, ja robiłem to i to, bo będziesz wszystko notował, będziesz sobie zapisywał dokładnie to, co mówimy, to, co wprowadzamy, ty będziesz prowadził swój zeszyt i zrozumiesz, co ty robisz. Spojrzysz tylko w zeszyt, aha, to i to. Bo Bartek mówił to i to. Będziesz mógł kontrolować swój poziom stresu. Jeżeli będzie nastąpi stres, będziesz wiedział, co masz robić, żeby go opanować. Ale nawet jakbyś zapomniał, to masz wbudowane nawyki. Masz wbudowany nawyk, że wstajesz, robisz to i to, mimo że masz stres. Bo jak masz stres, to wszystko niszczy się, ponieważ nie masz wbudowanych nawyków i wracasz do starych. Do tego, co było wcześniej, do starych nawyków, tak? Ale jeżeli masz nowe nawyki wbudowane, to jak masz stres, to dalej robisz to robisz nowy nawyk, to wprowadzasz nowy nawyk i ten stres nie jest tak mocny, nie wpływa tak bardzo mocno na ciebie, jak wcześniej, degradująco na organizm, że cię paraliżuje, ponieważ dobrze, odpowiednio jesz, tak? Na pewno wzrośnie twoje libido. Libido bardzo zależy od tego oczywiście, jak jemy. Jeżeli masz dobrze zbilansowaną dietę, nie tylko zdrową, ale dobrze zbilansowaną, wiesz, co masz, czego ci brakuje, wiesz, jak to na ciebie wpływa. Twoje libido jest na odpowiednim poziomie i zawsze ty jesteś szczęśliwy i partner. Także jeżeli te nawyki wszystkie wprowadzisz, możesz je wprowadzić również u rodziny, bo to nie jest tak, że tylko ty będziesz jakoś tam inaczej jak. Powoli możesz to wprowadzać wszystko u rodziny. U męża, u partnera, u kochanka. U dzieci, tak? Możesz to wszystko wprowadzać. Bez problemu, bo to nie są jakieś czarodziejski sposób odżywiania, że musisz kupować jakieś specjalne produkty, które są nie wiadomo jakie. Tak? To jest normalne odżywianie. Ja cię nauczę, jak masz się prawidłowo odżywiać. Oczywiście poprawi się twój wygląd, bo będziesz miał sylwetkę i utrzymywał ją przez cały czas taką, jaką chcesz. To jest najważniejsze. Spojrzysz, wyobraź sobie teraz, że wstajesz rano, idziesz do łazienki, myjesz się, patrzysz na siebie nago w lustrze, stajesz na wagę, jesteś szczęśliwy. Fajne uczucie, prawda? I nie męczysz się, o Jezu, znowu muszę schudnąć, znowu muszę to. Nie, bo ty wiesz, co masz robić. Jeżeli chcesz schudnąć, okej, okay, zaczynam tutaj taką zmianę, to co mi Bartek mówił. Także będziesz panem samego siebie. To właśnie tobie oferuje. Co powoduje zwykła dieta, którą większość osób zaczyna? Niszczysz metabolizm. Niszczysz metabolizm. Słuchaj, jeżeli prowadzisz swoją dietę dłużej niż 3 miesiące, zwiększa się poziom kortyzolu. Przez co? Obniżasz ilość hormonów tarczycy w twoim organizmie. Tarczyca zwalnia. Dostosowuje się do niskiej ilości kalorii, tak? Czyli zwalnia. Przez co podwyższa się poziom kortyzolu. Masz ochotę na słodkie. Masz napady na słodkie, na słone. Zaczyna się odkładać tkanka tłuszczowa na brzuchu. Chudniesz na nogach, rękach. Zaczyna się tak naprawdę zły proces. Ty się starasz trzymać tych wszystkich wytycznych, które miałeś wcześniej na kartce rozpisane, ale nie możesz tego robić, bo to nie są prawidłowe zmiany, które masz na całe życie. Dlatego będziesz wiedział, co masz robić dokładnie.
Co następne, jak jest? Jojo efekt. Jojo efekt jest. Zawsze jest jojo efekt. Ponieważ nikt nie robi tego ostatniego końca. Nikt nie buduje nawyków w tobie i nikt nie daje tobie końcowego okresu wyprowadzenia. Nikt się na tym nie skupia. A ja właśnie będziemy się na tym skupiać. I zrobisz to i będziesz potrafił. Tak? Jojo efekt jest również dlatego, że masz ograniczenia. Ty będziesz wiedział, ile możesz sobie zjeść tego złych produktów, ciastek czy tam czegokolwiek, co lubisz, ale dalej trzymać dobrą sylwetkę. W dłuższym okresie następuje również pogorszenie sylwetki, czyli spadek mięśni. Spadek mięśni, bo dalej się odchudzasz, te mięśnie zaczynają być coraz słabsze, bo metabolizm zwalnia i odkłada się tkanka tłuszczowa, czy pogarsza się sylwetka. Bo im dłużej się odchudzasz, tym wolniej twój metabolizm zaczyna pracować. Nie możesz się non-stop odchudzać. Musisz mieć okresy przerwy. Właśnie tego się nauczysz. Jak to masz samemu robić? Co następne? Napady głodu. Tak jak mówiłem wcześniej, napady głodu przez to, że właśnie twój metabolizm jest zniszczony, tak? Co następne? Więcej tłuszczu na brzuchu. Oczywiście będziesz im dłużej się odchudzasz, większy poziom kortyzolu. I zaczyna się więcej odkładać tkanki tłuszczowej na brzuchu. Ty masz spadek energii, zaczynasz pić kawę, zaczynasz pić jakieś pobudzacze, no i jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, bo nie, masz kompletny brak energii. Znasz to skądś? Jeżeli znasz to tak niestety jest. Także zgłoś się do mnie, program, możesz mieć 2 konsultacje lub 4 konsultacje w miesiącu. Koszt programu to 2 konsultacje miesięcznie, to 75 funtów, a 4 konsultacje 97 funtów. Program jest to kwota miesięczna, którą płacisz co miesiąc. Możesz zrezygnować wcześniej, ale płacisz ją co miesiąc, bo na przykład ustalamy sobie cele. 10 kilo chcesz schudnąć, czyli ustalamy 3 miesiące, 4 miesiąc wyprowadzenie. No i płacisz za cały okres tego miesięczna rata. Możesz zrezygnować, mówisz mi, rezygnuję Bartek, ja już nie chcę, okej, nie ma problemu. Ale zakładamy sobie taki cel i tak to wygląda. Także przemyśl, jeżeli jesteś zainteresowany, daj mi znać, pozdrawiam, trzymaj się, miłego dnia.